Celem forum jest wymiana doświadczeń, to jest zainspirowanie osób, które pewnie działają już na rynku nieruchomości, ale z drugiej strony być może chciałby spróbować czegoś innego, ewentualnie pójście o krok dalej, wniesienie się na wyższy poziom, po to, żeby to inwestowanie było albo spokojniejsze, albo bardziej zyskowne, albo dające większą satysfakcję. Nazywam się Sławek Buturi. Nie przyjechałem z daleka, bo mieszkam w Warszawie i bardzo się cieszę tutaj. Spotkałem wielu znajomych, ale też nawiązałem nowe kontakty, także to myślę, że to jest dosyć typowe na tego typu wydarzeniach, także gorąco polecam. Moi drodzy, na wyjątkowej imprezie networking odgrywa główną rolę. Dlaczego? Dlatego, ponieważ dzięki networkingowi możemy poznać wyjątkowych przedsiębiorców, z którymi możemy współpracować i którzy tak naprawdę przynoszą nam dochody. W zeszłym roku dzięki tego typu inicjatywom mój obrót wzrósł o ponad 1 000 000 zł, ponieważ kontrakty, które wyniosłem właśnie dzięki networkingowi, rozwinęły magazyn Tygrysy Biznesu. Wydarzenie można powiedzieć podobne do wielu innych, które się odbywają, natomiast nie jest podobne. Do udziału zaprosiłem prelegentów, którzy mają ogromne doświadczenie, praktykę i działają na rynku nieruchomości po pierwsze od wielu lat, po drugie działają ze świetnymi wynikami i na dokładkę jeszcze potrafią w ciekawy sposób o tych wynikach opowiadać. Tego typu spotkania to nie tylko najwyższej jakości merytoryka. To także networking, to właśnie na takich wydarzeniach możesz spotkać swojego partnera biznesowego, przyszłego wspólnika, klienta, także gorąco polecam. A tutaj jest całe spektrum inwestorów, rentierów, fliperów, deweloperów, także naprawdę warto, musicie być tutaj za rok. Jeżeli chcesz inwestować, to musisz to robić mądrze. I nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim praktycznym. To, na co chciałbym zwrócić już uwagę, to jest właśnie mentalność inwestora, mentalność przedsiębiorcy. Jednym z najważniejszych elementów inwestowania zarówno w polskiej nieruchomości, jak i zagranicznej jest to, żeby mieć tą odwagę i pokonać ją. Do tego bardzo ważne jest to, żeby mieć jakiegoś mentora czy osobę, która po prostu już to zrobiła kilkadziesiąt razy, a forum świadomych inwestorów, też porozmawianie z nami, tak naprawdę osobami, które są tutaj prelegentami, no jakby daje i gwarantuje to, że macie możliwość porozmawiania z praktykami, czy umówienia się do nich na konsultacje, żeby porozmawiać o waszym konkretnym przypadku, czy waszej strategii inwestycyjnej właśnie w nieruchomości. Znałam dosyć dużo ludzi, ciekawych ludzi, doświadczonych, ekspertów w dziedzinie inwestycji w nieruchomości, budowy nieruchomości, flipowania, pracy na trudnych tematach tak zwanych, ale także spotkałam swoich znajomych, których już znam z innych konferencji, z innych eventów, więc jak najbardziej ta konferencja spełniła moje oczekiwania i polecam wszystkim kolejną edycję. Zależy mi bardzo na tym, żeby było jak najwięcej inwestorów, którzy będą na rynku nieruchomości. Nieruchomości to jest absolutnie najlepsza kategoria aktywów do inwestowania, do zabezpieczania majątku, do zwiększania tego majątku. I w dzisiejszych dość ciekawych czasach warto robić to w sposób świadomy, nieprzypadkowy, taki, który będzie pozwalał na to, żeby budować swój majątek w przyszłości.